Kiedy takie powroty właśnie jak ten mają miejsce, powiem wam, że czuję się bardzo stary i tak jak widzicie po tytule tego filmu, dziś sobie pomówię o magazynie Kawaii Kawaii, który powraca do kiosków po 20-letniej przerwie, bodajże, właśnie do kiosków. I jako, powiem wam na początku, kiedyś byłem dużym fanem anime, bardzo dużo tego oglądałem, to znaczy dużo jak na czasy lat, początku lat 90. czy połowy lat 90., gdzie był bardzo, ciężko było dostać. Moim zdaniem anime czy mangi, JPF, czyli ta chyba najstarsze u nas wydawnictwo, które zajmuje się wydawaniem mang, no wtedy dopiero raczkowało, wtedy dopiero jakieś pierwsze mangi się zaczęły pojawiać i było tego bardzo mało i bardzo ciężko było to dostać. Jeżeli oglądacie jakieś, nie wiem, osoby, które opowiadają o grach, jak to było kiedyś ciężko zdobyć gry, to w porównaniu do tego, jak ciężko było zdobyć anime w Polsce w tamtym czasie, to był pikuś. Dostanie gier to był pikuś, bo się jechało na rynek i piraci mieli tego po prostu od cholery. A o anime to nikt wtedy nie słyszał. No i właśnie takim też powiewem tego wszystkiego był właśnie Kawaii. Kawaii, Kawaii. Ja wtedy mówiłem Kawaii, pamiętam, ale no teraz jakby z czasem dowiedziałem się, że jakby to słowo wymawia się Kawaii. I mamy ten powrót, za który odpowiada człowiek, który w niektórych kręgach jest bardzo znany i poważany o ksywce Mr. Jedi, czyli pan Paweł Musiałowski. Zapomniałem nazwiska, bo zawsze go kojarzyłem właśnie z ksywką Mr. Jedi, który przewijał się w różnych magazynach też o grach, jak Top Secret, jak chyba Gambler, gdzie tam swoje rubryki też miały właśnie manga i anime, ale to były zazwyczaj dwie strony. I jakby na fali popularności tych rubryk właśnie powstał ten magazyn już tylko właśnie o mandze i anime. Z czasem oczywiście, jak to prasa, no to zniknęło. Miałem tych numerów chyba wszystkie. Tutaj nawet z tyłu na ostatniej stronie jest bardzo fajny, chyba mój ulubiony artykuł w tym całym, ale do artykułów sobie przejdziemy za chwilę. Ale ten na końcu właśnie jest chyba moim ulubionym artykułem, czyli właśnie wspomnieniem tego, jak magazyn powstawał w tym 97 roku, kiedy ukazał się pierwszy numer, no i jak to się stało, że zakończył się i tak dalej, choć to jest trzy strony zaledwie, ale bardzo ciekawie się to czyta. Mógłbym tego przeczytać dużo więcej tak naprawdę o samym powstawaniu tego magazynu w tamtym czasie. No ale magazyn próbuje powrócić i czy jest dla niego miejsce? Takie sobie stawiłem pytanie, czy jeszcze mnie kogoś, kto nie siedzi za bardzo już w anime, ale od czasu do czasu coś tam obejrzy, raczej te tytuły bardziej znane, które gdzieś tam częściej się przewijają. Oglądam kilku na przykład youtuberów, którzy zajmują się mangą i anime i często do swojej listy na My Anime List, to jest taka strona internetowa, gdzie można sobie robić listę swoich anime, które obejrzeliśmy albo które mamy zamiar obejrzeć, odhaczamy sobie ile odcinków i tak dalej. Bardzo przydatna dla kogoś, kto jest trochę zagubiony w tym, a chciałby sobie oglądać i to trochę uporządkować, to można sobie fajnie My Anime List, swoją listę założyć. I tam sobie to jakby prowadzić, więc ja częściej dodaję coś do tej listy, niż z niej coś odhaczam, że obejrzałem. Bo po prostu brak mi czasu na to wszystko, ale chciałbym niektóre tytuły właśnie ponadrabiać. I ten pierwszy numer po latach, on się skupia właśnie na tytułach, które ja, który nie śledzę jakoś na bieżąco tego, znam. Albo je widziałem, albo wiem, o co w nich chodzi. Większość jednak widziałem. Pomimo tego, że oglądam mało, to jednak są tu tytuły, które głównie widziałem. Jeżeli chodzi o tą oczywiście zawartość recenzencką. Choć to nie są oczywiście recenzje, tu nie ma oceniarki, jak w czasopismach o grach, które możecie znaleźć, tylko bardziej jakiś opis fabuły. W samych tych na przykład artykułach o na przykład Dragon Ball Super jest powiedziana trochę historia powstawania tego Dragon Ball Super i to jest fajne i te ciekawostki mi się podobają, ale same jakby opisy tego i jakby opinie, ta sama część jakby recenzencka jest taka bardzo po łebkach. I tutaj autorzy starali się oczywiście nie zdradzać fabuł tych anime, ale jeżeli zabrali się za tytuły jak chociażby Attack on Titan, który jest chyba jednym z największych blockbusterów ostatnich lat, jeżeli chodzi o anime,
no to chyba każdy zainteresowany wie, o co tam chodzi i moim zdaniem oczywiście tym pierwszym numerem twórcy pewnie chcieli wejść troszkę na nowo, odhaczyć to, co należałoby odhaczyć, czyli te tytuły takie najbardziej znane, jak właśnie Attack on Titan, jak Dragon Ball Super, jak Kulinarne Pojedynki, czyli Shokugeki no Soma, o ile dobrze pamiętam, to się po japońsku nazywało, czy Yuri on Ice, który też był głośnym tytułem o łyżwiarzach figurowych. Więc oni to chcieli chyba odhaczyć i mam nadzieję, że jeżeli się pojawią kolejne numery, to skupimy się bardziej... Wolałbym więcej publicystyki niż tych właśnie takich pseudo, to znaczy tych recenzji, powiedzmy, takich bardziej typowych. Wolałbym szczerze to, wolałbym rozkminy o jakichś osób na jakieś dane tematy, tak jak na przykład mamy tutaj bardzo fajny artykuł o Junji no Ito, czyli takim rysowniku oraz twórcy mang bardzo związany z horrorem, który głównie horrory rysuje. Świetny i też chyba taki artykuł, który gdzieś przeniósł mnie do lat tego właśnie jak ja zaczynałem swoją przygodę z mangą i anime, czyli anime w Polsce, narodziny fandomu i jakby od początku, od tego kiedy pierwsze anime się pojawiały w telewizji, w kinach u nas, jak Ghost in the Shell był puszczany na Kanal Plusie, ja to doskonale pamiętam i Akira, jak biegłem do wujka, który miał wtedy kodowany Kanal Plus, żeby mi tylko nagrał tego Ghost in the Shell i go katowałem na tej kasycie VHS. Czy właśnie pojawieniu się Dragon Balla, czy pojawieniu się Czarodziejki z Księżyca, który też był wielkim przełomem, jeżeli chodzi o mangę i anime, raczej wtedy o anime w Polsce i wtedy ludzie świadomie zaczęli oglądać anime, wiedząc, że to jest japońska animacja, bo jeszcze za czasów Polonii 1, czyli Kapitana Tsubasy, to ja osobiście nie wiedziałem, że to jest japońskie, nie obchodziło mnie to szczerze, skąd to pochodzi, ważne, że było zajebiste. Czy na przykład Pszczółka Maja, którą tak wszyscy dobrze znamy, chociażby z piosenki z piosenki Pszczółka Maja tego Wodeckiego, Zbigniewa Wodeckiego, wyleciało mi nazwisko, którą tak dobrze osoby gdzieś w moim wieku na pewno znają, też to było anime. I ten artykuł naprawdę przeniósł mnie gdzieś tam do tamtych czasów. Co do samego wydania, no to wydanie jest to na kredowym papierze. Przeczytałem od deski do deski, żeby móc wam o tym opowiedzieć. Są artykuły, które mnie nie grzeją w ogóle, jak na przykład o jakimś zespole pochodzącym z Japonii, ale to rozumiem, w tym starym Kawaii też tak było. Też się pojawiały takie artykuły i oczywiście rozumiem, że są pewnie fani tych zespołów, tam J-popu, J-rocka i tak dalej, więc jakby okej, jest to tylko jeden artykuł. Świetny artykuł a propos Neon Genesis Evangelion, całej właściwie serii oraz tego, jakie są teorie fanów co do tych nowych filmów. Szczerze nie oglądałem tych nowych filmów. Neon Genesis Evangelion dla mnie funkcjonuje tylko i wyłącznie jako ta pierwsza seria. Ale po tym artykule jestem ciekaw, bo bałem się trochę sięgać po to, żeby sobie nie zepsuć tego genialnego serialu. Ale to jest naprawdę świetny też artykuł, także szapoba dla autorów. I tego typu artykułów bym się bardziej spodziewał w kolejnych numerach, jeżeli one mają się pojawiać. Bo tych czasopism o anime z czasem wychodziło coraz więcej. Wiem, że jeszcze chyba wychodzi do tej pory Otaku, ale to było już lata po tym, jak Kawaii właściwie zniknęło. Pamiętam, jeszcze było Arigato, też takie. Było tego trochę, ale jednak Kawaii było tym pierwszym. Przynajmniej dla mnie było tym pierwszym. Chyba wcześniej nie było żadnego. Wydaje mi się, że to był ten pierwszy, właśnie legendarne czasopismo o mandze i anime. Więc jeżeli chodzi o artykuły, te recenzje mogłyby być po prostu albo skupiać się bardziej na ciekawostkach, a olać te opisywanie, zwłaszcza w tych takich tytułach, które są tak naprawdę bardzo znane. No, ten, kto sięgnie po ten numer, na pewno będzie kojarzyć przynajmniej 3/4 tych tytułów, tak mi się wydaje. Nawet osoba, która zatrzymała się trochę z mangą i anime, no to jednak tutaj będą kojarzyć. Co do samego wydania, to jest kredowy papier, okej, nie jest to jakaś tam, wiecie, na jakimś bardzo sztywnym papierze, więc to jest trochę taki papier typowy dla magazynów, tak, powiedzmy. Co do samego jakby ułożenia stron i tak dalej, wszystko fajnie, ale czasami gubimy wątek, bo niektóre rzeczy
są po prostu w ramkach. I nie wiemy, czy to jest ramka, która ma nam opowiadać o jakichś ciekawostkach, czy to jest ciąg dalszy tekstu. I często w magazynach jest tak, że ramka mówi nam o czymś jakby dodatkowym, tak jak tutaj mamy w Akirze. Wydawałoby się, że ta ramka jest tylko i wyłącznie po to, żeby dodać tutaj jakby parę zdań o czymś jakby dodatkowym, tak jak mamy na innych stronach, ale nie, to jest normalnie tekst, powiedzmy. I tutaj tak samo, tak? O ile tu na początku może nas to tak nie mylić, ponieważ to jest sam początek artykułu, tak tutaj gdzieś w środku wydawało mi się szczerze, gdzieś zgubiłem po prostu wątek, no ale to może ja jestem po prostu debilem i nie do końca skumałem, o co chodziło autorom, ale gdzieś można by było trochę popracować na tym, nie wiem jak to nazwać profesjonalnie, ułożeniem strony, ułożeniem tego tekstu, fontem, nie, font to chyba jest coś innego. Także no, tak się znam na składaniu magazynów. Mamy dodatkowo dwa plakaty, dwustronny plakat z Dragon Balla oraz z Shingeki no Kyojin, czyli z Ataku Tytanów. Szczerze, ja już jestem za stary na plakaty, nigdzie sobie tego nie powieszę, no ale jeżeli ktoś lubi, to może sobie walnąć takiego różowego Goku sobie gdzieś przy biurku i będzie zajebisty. Będzie go on motywował oczywiście do dalszej pracy. Ale jakbym podsumował. 7 zł kosztuje tylko ten pierwszy numer. Twórcy mówią oczywiście, że pojawią się kolejne w zależności od tego, jak ten numer się sprzeda. 7 zł myślę, że to nie jest wygórowana cena, więc warto dać temu szansę. Ja jestem przyzwyczajony bardzo do magazynów takich gazetowych, że tak powiem, papierowych. O, magazyny są papierowe. Dlatego lubię sobie poczytać tego typu. Do tej pory sam kupuję jeszcze dwa magazyny. Kupuję PSX Extreme, którego jestem wielkim fanem, oddanym czytelnikiem od lat. I kupuję też Playboya, którego też jestem oddanym czytelnikiem od lat. Oczywiście tylko dla artykułów. Także myślę, że warto dać temu szansę. Czy ten magazyn zagości u mnie na stałe, jeżeli by zdecydowano się go dalej wydawać? Myślę, że ma na to szansę. Dałbym jeszcze mu chwilę, żeby zobaczyć, czy to, na co troszkę narzekam w przypadku tego pierwszego testowego, nie oszukujmy się, numeru, się poprawi. Ale jeżeli by tam by się to jakoś szło w dobrym kierunku i twórcy by gdzieś tam brali pod uwagę feedback od czytelników, to myślę, że tak. Jeżeli by cena nie wzrosła, to wiadomo, że pierwszy numer zawsze jest tańszy i pewnie kolejny miałby kosztować koło dyszki, tak mi się wydaje. No ale jestem w stanie poświęcić to swoje 10 zł, żeby sobie kupić to kawaj i raz w miesiącu sobie poczytać o nowych anime, których nigdy do cholery jasnej nie obejrzę, bo nie mam na to czasu. Dajcie mi znać, czy was w ogóle to jara, czy jesteście jakoś związani emocjonalnie z tym magazynem, czy pamiętacie. Ciekawy jestem, ile osób kupi ten magazyn, bo pamięta go sprzed tych 20 lat. Ciekawy jestem, ile. Wydaje mi się, że niezbyt wiele, bo wydaje mi się, że niezbyt wiele osób jeszcze w ogóle w jakikolwiek sposób interesują się nawet pobieżnie japońską animacją oraz japońskim komiksem. No ale dajcie mi znać w komentarzach, czy może u was jest inaczej, albo w ogóle o tym nie słyszeliście i chcielibyście spróbować. 7 zł to jest jako wydanie chyba specjalne CD Action, także można sprawdzić. Dajmy twórcom szansę, żeby mogli się rozwijać, bo takie inicjatywy są super. Chciałbym kiedyś coś napisać do gazety, choć nie umiem pisać. No dobra. Dzięki wielkie, kłania się Ormando. Pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę, jeżeli wam się podobało. No i subika. Ostatnio strasznie subiki spadają. Ostatnio chyba zrobimy akcję. Zejdźmy do 0 subów, bo tyle spada subów, że teraz nie będziemy robić akcji. Tam wbijmy 2000, tylko dajmy 0 subów. Niech będzie 0 subów i zamknę kanał i pójdę w pizdu. Idę w pizdu. Na razie.